Witam Państwa bardzo serdecznie, bo są Państwo tutaj równie ważni. Mam nadzieję, że będą Państwo uczestniczyć też w dyskusji. Będzie na to czas, żeby ze strony Państwa padały również pytania. I poprosilibyśmy naszych gości, żeby króciutko powiedzieli o wspólnotach, z których pochodzą. Może zacznijmy tak, jak tak usiedli Panowie, czyli odstąpię. Tak jak było powiedziane, jestem proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej, luterańskiej w Białymstoku. Parafii, która w zasadzie w tym roku obchodzi 405-lecie, z tym, że zaczęła się w Zabudowie, a nie w Białymstoku. Przez jakiś czas byliśmy dość liczną wspólnotą tutaj. Dzisiaj jesteśmy bodajże najmniejszą formalnie istniejącą wspólnotą, nie tylko chrześcijańską, ale w ogóle w tym regionie. Także zasadniczo Michałowo też jest częścią tej parafii, więc nie wyjechałem z parafii, mimo że przyjechałem z Białegostoku. Zresztą tutaj w Michałowie też był filiał naszej parafii, niedaleko stąd był kościół, jeśli dobrze się w kierunkach, to tutaj na końcu tej drogi, tak? To się nie pogubiłem, obecnie z cegieł tego kościoła wybudowana jest szkoła i jeśli się nie mylę, to na dzwonnicy prawosławnej jest dzwon z kościoła ewangelickiego, także podzieliliśmy się tym, co po nas zostało w Michałowie. Szanowni Państwo, islam na terenach Podlasia jest obecny od XVII wieku. Dzięki nadaniom Jana III Sobieskiego, część Tatarów, którzy służyli pod jego wojskowymi chorągwiami, dostała nadania tutaj na terenach Podlasia, a dokładniej były to okolice Bochonik i Kruszynia. I od tamtego właśnie nadania i osadnictwa Jana III Sobieskiego Tatarzy muzułmanie mieszkają tutaj pośród innych wyznawców chrześcijaństwa, judaizmu. Cieszyli się wielkimi swobodami, posiadali ziemię, mieli nadania szlacheckie, budowali meczety, tworzyli dżemaaty, czyli zgromadzenia, w których kultywowali swoją wiarę, kultywowali swoje pochodzenie. Obecny stan jakby duchowy i posiadania materialnego Tatarów sprowadza się do tego, że pozostało nam tutaj na terenach Podlasia dwie świątynie. Oprócz tego od lat 90. na terenie Białegostoku działają inne organizacje muzułmańskie i one mają swoją siedzibę na ulicy Hetmańskiej, niedaleko Nowego Oszonu. Jeżeli chodzi o nauczanie religii, to nauczanie było zawsze tutaj praktykowane i nauka religii odbywa się na ulicy Warmińskiej, w szkole podstawowej. Oczywiście mamy nadzieję, że kiedyś zbudujemy tutaj na terenie Białegostoku meczet z prawdziwego zdarzenia, w którym będziemy mieli salę wykładową, a oprócz tego salki, w których moglibyśmy nasze dzieci uczyć tradycji przodków, Tatarów, muzułmanów i współpracować także na rzecz dialogu i pokojowego współistnienia tutaj na terenach Podlasia. Częściowo czuję się jego gospodarzem w tej miejscowości, gdyż już 30 prawie lat jestem proboszczem tej parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Mikołaja w Michałowie. A jednocześnie od 1990 roku pełnię obowiązki, jestem dziekanem okręgu ludowskiego, jestem podlasianinem. Parafia prawosławna w Michałowie istnieje od już ponad 100 lat, czyli w 2008 roku był jubileusz stulecia cerkwi i parafii. W tej chwili jestem jako proboszczem, a jednocześnie jest wikariusz. Rolę psalmisty, dyrygenta spełnia moja matuszka. Parafian jest ponad 300 osób wiernych. W gminie naszej jest 5 parafii prawosławnych i 2 katolickie. A jednocześnie odbywa się nauka religii w szkołach i u nas istnieje tak zwane Bractwo Młodzieży Prawosławnej, zrzeszone przy parafii, w różnorodności do jedności. I zazwyczaj nas wiele różni, ale więcej łączy. I co jest ważne, że my mamy wspólne imię człowiek i to powinno nas rzeczywiście w tym kierunku łączyć. Ja jestem tutaj jako reprezentant rzymskokatolickiej strony, jeden z, aczkolwiek muszę chyba zaznaczyć, że ja nie pochodzę z Podlasia, z Podlasiem nie jestem związany. To
jaki sposób wpisuje się w moją też historię życiową i związanie się z grupą, z której jestem członkiem Zgromadzenia Słowa Bożego, czyli Księży Werbistów, Międzynarodowego Zgromadzenia Rzymskokatolickiego, które zajmuje się przede wszystkim działalnością misyjną, zewnętrzną, pozachrześcijańską, że tak powiem, czyli skierowaną do niechrześcijan. Zgromadzenie, które zaczęło się pod koniec XIX wieku jako niemieckie zgromadzenie katolickie, dzisiaj jest właściwie azjatyckim zgromadzeniem. Ponad połowa z nas to są ludzie pochodzący z Azji. Jest nas gdzieś około 6 tysięcy, pracujemy w 70 paru krajach na świecie, na międzynarodowej bazie, czyli proszę mi wybaczyć, jeśli zdarzy się sytuacja taka, że utknę i nie będę wiedział, co powiedzieć jako rzymskokatolik. Chcielibyśmy, żeby każdy z naszych gości odpowiedział w króciutkich słowach, tak? O tym, co jest najistotniejsze, najważniejsze w jego religii czy w jego wyznaniu. Powiem tak, Kościół, więc mówiąc szczerze, jest Kościołem usprawiedliwionych grzeszników. I to jest chyba jedno zdanie, które można by było podsumować. To jest Kościół, który składa się z ułomnych ludzi, z grzesznych ludzi, ale jest też, wierzymy, dziełem, które dokonał Chrystus i Chrystus nas przeobraża i zmienia. To jest... Wszyscy wiedzą, że moja religia nazywa się Islam, ale skąd wzięło się to słowo? W języku arabskim, to słowo właśnie pochodzi z języka arabskiego, krążono znaczenie tego słowa wokół trzech słów. Przede wszystkim poddanie, druga sprawa to zdrowie i pokój. To są te trzy elementy, które niesie religia islam. Poddanie dla Boga jedynego, zdrowie, które ma przynieść religia ludziom i pokój dla wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie. Nauczam dzieci zupełnie innego wymiaru islamu, ponieważ uczę ich, czym jest wiara i czym jest liturgia. Bo poprzez wiarę możemy realizować dwa aspekty definicji religii islamu, czyli zdrowie i pokój, a poprzez poddanie realizujemy liturgię. Oprócz tego, jako główną zasadę powtarzamy szahadę La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Czyli Bóg jest jeden, a Muhammad jest jego posłańcem. Dziękuję. Czym jest prawosławie? Często się określane jest to nadzwyczajna miłość. I to dotyczy się każdego z nas, jako wyznawców Kościoła prawosławnego, żeby zachować te wartości, trzy podstawowe właściwości, cechy chrześcijańskie, to jest wiara, nadzieja i miłość. Jak apostoł Paweł mówi, że miłość jest najwyższa. Dlatego cechą Kościoła lub Cerkwi Prawosławnej jest ta właśnie miłość, która poprzez modlitwy, poprzez nabożeństwa, poprzez dawanie świadectwa wiary, nie tylko przez osób duchownych, ale przez członków, powinno tak być, świadkami przemiany, przebóstwienia, gdyż cel nadrzędny jest to, aby zbawić swoją duszę poprzez kontemplację, poprzez modlitwy, poprzez uczestnictwo w życiu religijno-moralnym, żeby oczywiście każdego z osobna widzieć jako brata, jako przyjaciela, bo jak wiemy, że w dzisiejszym dialogu jest potrzebna rozmowa, wspólnota, jedność, żeby... Istotna jest przede wszystkim wiara w Jezusa i przesłanie, które On przyniósł. W to, że w Jezusie Bóg się objawił i ukazał nam pewną głębię Bożego życia i Boże... I to, że Bóg jest otwarty i wychylony jakby w ludzką stronę, że kocha człowieka, że chce jedności, że chce tego, by ludzie wydobywali z siebie to, co najlepsze. To, co charakteryzuje rzymskokatolicki Kościół, to przywiązanie do, czy kroczenie ścieżką tradycji wiązaną z papieżem i z Rzymem i interpretacją przesłania Jezusowego w tym duchu.
dziś ja bardzo chcę dostrzegać to, że ta otwartość, ta przestrzeń otwartości i szukania tego, co wspólne z innymi chrześcijanami, ale też z innymi wierzącymi, jest czymś bardzo istotnym dla bycia katolikiem, czyli kimś, kto jest powszechny, otwarty na innych. Jak wygląda w Polsce ten dialog między islamem a chrześcijaństwem? Od 2001 roku organizowany jest Dzień Islamu w Kościele Katolickim. Jest to szczególne wydarzenie na skalę światową, ponieważ muzułmanie są wpuszczani do świątyni i wspólnie z katolikami wzywają Boga swoimi modlitwami. To jest szczególne wydarzenie, które jest niepowtarzalne na skalę światową. Ze strony naszej, muzułmanów, uważamy to za wielki i szacowny gest ze strony zwłaszcza Kościoła katolickiego w Polsce, że pozwala nam uczestniczyć właśnie w dialogu, ale także w wspólnej modlitwie. Jeżeli chodzi o dialog z innymi innymi wyznaniami czy konfesjami chrześcijańskimi, to był to taki dialog i do tej pory jest to dialog wynikający z codziennego życia, ponieważ obok meczetów Kruszynian stoi cerkiew i tutaj między sobą ksiądz prawosławny i imam muzułmański kontaktują się, mają ze sobą więź, więc tutaj w zasadzie nam nie potrzeba żadnego jakiegoś takiego wielkiej instytucji, wielkiej pompy do tego, żeby ze sobą rozmawiać i prowadzić dialog. Ja osobiście chciałbym doczekać dni, kiedy będziemy mogli także ustanowić dzień na przykład chrześcijaństwa w meczecie w Polsce. Może ktoś powie, że z muzułmanów, że to są heretyckie słowa, ale w gruncie rzeczy przecież to wszystko działo się kiedyś dawno temu, pod koniec antyku czy na początku średniowiecza. Muzułmanie i chrześcijanie potrafili ze sobą rozmawiać. Na przykład chrześcijanie, nestorianie w Bagdadzie odwiedzali kalifa i toczyli z nim dyskusje na tematy religijne. I to nie było tak, że kalif wzbraniał się od słuchania tego, co chrześcijanie wschodni myślą na temat ikon. Nie, wprost pytał się, jaki jest wasz stosunek do ikony? Czy czcicie ikonę, czy też nie chcecie ją czcić, czy okazujecie jej szacunek? Także wtedy kalifowie muzułmańscy, wtedy muzułmanie, którzy zajmowali wysokie szczeble w administracji czy władzy, bardzo żywo interesowali się tym, w jaki sposób inni wyznawcy Boga Jedynego go czczą. I chcieli się dowiedzieć, czy ikona na przykład jest dla nich symbolem bałwochwalstwa, czy może jest symbolem wielkiej wiary i oddania dla tego, co ona przedstawi. Chciałbym, żeby takie czasy wróciły teraz i żebyśmy mogli ze sobą rozmawiać na wszelkie tematy, bez żadnego skrępowania, bez żadnych animozji. Jaskółka taka się zdarzyła, bo ten Dzień Chrześcijaństwa w meczecie, pierwszy sygnał taki jest, wspólnota muzułmańska w Katowicach zorganizowała coś takiego. I miejmy nadzieję, że to jest ta pierwsza kropla, która otwiera, czy pierwsze takie otwarcie dla szerszych inicjatyw w tym wymiarze. To się odbyło trochę tak bez świateł i bez fleszy, ale z tego również względu, że islam budzi niestety, ja bym powiedział, różne emocje. I po prostu chodziło o to, żeby nie spalić całej inicjatywy przy pierwszym starcie. I to myślę jest przede wszystkim pewien problem, przed którym stoi Kościół katolicki w Polsce. Dominant, że tak powiem, na scenie religijnej, któremu może się wydawać, mówię to w tej chwili w takich generalnych terminach, któremu może się wydawać, że nie potrzebuje zwracać uwagi na innych. Bo jest wystarczająco duży, a te mniejsze wspólnoty są tak małe często, że czasami ich nawet nie widać z tej perspektywy dominującej wspólnoty. Z mojego punktu widzenia to jest poważny problem, przed którym rzymskokatolicka wspólnota w Polsce stoi. Tak, jak patrzę na historię, tak kiedyś nie było. Pomimo tego, że Kościół rzymskokatolicki był jakąś jedną z wiodących sił, to nie był nigdy na tyle silny, żeby mógł dyktować
czy zachowywać się jak monopolista na scenie. Zawsze musiał zwracać uwagę na te mniejsze wspólnoty. To, co się zrobiło u nas w ostatnich kilkudziesięciu latach, to jest pewnego rodzaju, historycznie patrząc, w moim odczytywaniu, pewnego rodzaju, no, może nie tylko że aberracja, ale pewna nowość i trudność. Jak Państwo się też dobrze orientujecie, rzymskokatolicka wspólnota, nie tylko w Polsce, ale światowa, jeśli chodzi o kwestię dialogu międzyreligijnego, też do końca nie mówi jednym głosem. Mamy różne nurty. Są ludzie, którzy są zdecydowanie przeciwni, którzy uważają, że to jest coś, co zasługuje tylko i wyłącznie na potępienie. Są ludzie, którzy mówią, że to jest ścieżka w przyszłość, że to jest coś, co powinno być rozwijane, bo tylko przez wzajemne zrozumienie i współpracę i sympatię jesteśmy w stanie w jakiś sposób zasygnalizować, że religijni, wierzący ludzie potrafią wnieść znaczący wkład chociażby w budowanie pokoju na świecie. Miejmy nadzieję, że to da się w jakiś sposób ten krąg światła poszerzać stopniowo, żeby nie oślepić, ale... Są takie środowiska, które no niechętnie podchodzą do dialogu. Ja spotkałem się oczywiście w różnych publikacjach katolickich ze stanowiskiem niekoniecznie to hierarchii kościelnej, ale może i laikatu katolickiego, że nieodpowiednim jest wpuszczanie muzułmanów, czy zapraszanie muzułmanów do kościołów, aby wspólnie się z nimi modlić. Z drugiej strony, ze strony świata muzułmańskiego też mogę się spotkać z takimi głosami, które mówią, że nie ma sensu ustanawiania dnia na przykład kościoła katolickiego w meczecie, bo to jest za daleko posunięte jakby ferowanie wiary katolickiej i wpuszczanie na teren meczetu. Są takie głosy oczywiście, chociaż ja ani z jedną stroną, ani z drugą się nie zgadzam i uważam, że przestrzeń sakralna powinna być otwarta dla każdego wiernego. Każdy musi się zapoznać z tym, jak inni modlą się do Boga. To, co się stało w Asyżu, tak, kiedy Jan Paweł II zaprosił wyznawców różnych religii, też to się wiązało z bardzo dużymi kontrowersjami i nie zawsze jakby odbiór nawet wśród katolików był pozytywny. No ale myślę, że też ta idea właśnie, która tam jakby przyświecała, tak, że może nawet nie tyle modlimy się wspólnie, tylko jakby no, uczestniczymy tak w modlitwie, pokazujemy, że każda z tych religii oddaje cześć Bogu, tak? Czyli być może te modlitwy są różne, tak? Ale możemy na jednej przestrzeni spotkać się, tak? I to jest ta przestrzeń modlitwy. Rozumiem, to jesteśmy razem, żeby się modlić. Jak ten dialog międzyreligijny jest rozumiany, być może właśnie w, nie wiem, protestantyzmie, tak? Dialog pomiędzy konfesjami w ramach na przykład chrześcijaństwa można by porównać do dialogu psa z kotem. I mówię to celowo, dlatego że powód, dla którego pies z kotem się podobno nie lubi, to jest, jacyś tam naukowcy amerykańscy stwierdzili, to jest to, że pies, kiedy jest zdenerwowany, warczy, a kot mruczy wtedy, kiedy jest mu dobrze. W związku z tym, jak słyszy wiarczącego psa, to myśli, że ten pies jest, też mu jest dobrze i stąd nieporozumienia. Więc chrześcijanie, którzy się razem spotykają, mówią, u nas to jest tak, u nas to jest tak, u nas to jest tak. W związku z tym poznanie się nawzajem powoduje, że odkrywamy, że być może innym językiem inaczej mówimy o tym samym. W przypadku dialogu pomiędzyreligijnego, myślę, że można by to było porównać do przejazdu drogowego pomiędzy Francją i Anglią, który jest możliwy od jakiegoś czasu pod kanałem La Manche, gdzie ktoś musi zjechać ze swojego pasa, bo nie da rady jechać w tę samą stronę. Możemy się poznać, możemy, nawet powinniśmy i musimy, żeby nawzajem móc sensownie współżyć bez stereotypów, bez jakichś tam uprzedzeń. Jest mnóstwo rzeczy, które możemy wspólnie robić i to są przeróżne projekty, które się dzieją i które mają miejsce. Ale przynajmniej jeśli chodzi o protestantyzm, a szczególnie jeśli chodzi o Kościół luterański, ta współpraca i ten dialog opierałby się raczej na pewnych praktycznych rzeczach, które razem możemy zrobić po to, żeby tutaj na świecie nam się wszystkim lepiej żyło, niż na jakiejś próbie wspólnej modlitwy. Jeśli już, to może w tym sensie, jak to często też te właśnie wspomniane wydarzenie w Asyżu było komentowane, zależy nam na pokoju na świecie, w związku z tym każdy tak jak umie, każdy jak potrafi, chce prosić Boga o to, żeby coś było, natomiast żeby ten pokój był. Natomiast nie w sferze
szukania wspólnej modlitwy. Modlimy się osobno w tym samym czasie o to samo, uzgadniamy swoje potrzeby, natomiast no jednak nie modlimy się razem. Ja bym chciał zwrócić uwagę na pewne problemy jednak, które się kryją za dialogiem międzyreligijnym. Zwróćmy uwagę, że dialog międzyreligijny jest zupełną nowością w historii świata. Jest to zupełnie nowość. Jesteśmy prawdopodobnie na początku drogi, która jest nieunikniona. Dlaczego jest nieunikniona? Dlatego, że nasz świat się coraz to bardziej globalizuje, stajemy się wielką wioską i nie możemy zamykać oczu na odmienność, tak jak pozwalali sobie na to nasi przodkowie. Odgradzali się różnymi murami, różnymi obyczajami. Przede wszystkim uważali, że oni tylko mają całą prawdę, natomiast inni może mają trochę prawdy, albo nie mają w ogóle prawdy. I teraz, jeżeli tutaj mamy właśnie dialog chrześcijańsko-muzułmański, to warto by było zwrócić uwagę na bardzo taką interesującą rzecz. Mówi się często, ja ze studentami często mam takie rozmowy, które są właśnie, odzwierciedlają pewien stereotyp, mianowicie, że islam to jest religia fanatyków, którzy chcą narzucać swoją wiarę i to nie za pomocą nauczania, tylko oczywiście za pomocą podboju. Podczas gdy my, chrześcijanie, jesteśmy oczywiście otwarci i jesteśmy tolerancyjni i przestrzegamy praw człowieka. Otwarcie się na dialog i uznanie, że ludzie w innych religiach mogą być zbawieni, zostało ogłoszone dopiero na Soborze Watykańskim II, który był w latach 60. XX wieku. Do tej pory Kościół głosił z pewnymi wątpliwościami, z pewnymi wahaniami, że jednak osoby, które są poza przynajmniej chrześcijaństwem, mają problemy, żeby dostać się do nieba. No, z prostego faktu, że nie są ochrzczone. Gdy patrzymy na historię islamu, okazuje się, że islam od samego początku miał szacunek dla ludzi księgi i uważał, że istnieje prawda, oczywiście nie cała prawda, bo cała prawda jest w islamie naturalnie, z punktu widzenia muzułmanina, ale istnieje dużo prawdy w judaizmie czy chrześcijaństwie. Zwróćmy uwagę, że dialog, jeżeli ma być istotny, jeżeli ma być na serio, jeżeli nie ma być jakąś komedią, prawda, na potrzeby mediów, musi zawierać trzy elementy. Najpierw musimy się dowiedzieć jeden od drugiego, w co my naprawdę wierzymy. Prawda? Bo nasze kościoły nie będą informować nas, co wierzy kościół inny chrześcijański, albo co wierzy jakaś inna religia. Więc dialog służy temu, wymianie informacji. Prawda? Minimum. Ale druga rzecz. Kiedy spotykamy bliźniego, musimy dowartościować, tak jak tutaj ksiądz powiedział, to, że on jest człowiekiem, prawda? Że jest podobny do nas. A więc dowartościowujemy jego godność. Nie jest lepszy od... My nie jesteśmy lepsi od niego, jesteśmy tacy sami, a może on jest lepszy od nas. Jako ludzie, w sensie etycznym, tak? Jako ludzie. Natomiast obok tych dwóch elementów jest nieunikniony trzeci element, mianowicie teologiczny. Bo mówiąc o dialogu, musimy wiedzieć, no, z kim rozmawiamy, prawda? Że nie zaprosiliśmy na przykład jakiejś osoby ze skrajnej, jakiegoś ugrupowania, albo, prawda? Więc orientujemy się, że to są religie, które akceptujemy. Więc pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie pod wpływem dialogu zmienić swoją własną teologię, swoją własną religię. Czy jesteśmy troszeczkę w stanie odstąpić od naszej wyższości, prawda? Wszyscy ludzie myślą, że są lepsi od innych, prawda? Religie też tak myślą, prawda? Że my mamy całą prawdę, a wy macie najwyżej troszeczkę prawdy. Jest teraz pytanie, czy możemy troszeczkę wyjść z tego kokonu, którym się obudowaliśmy przez dzieje i zastanowić się, być może nasz Kościół się myli, prawda? Być może muzułmanie nie pójdą do piekła, prawda? Może muzułmanie będą zbawieni. I tutaj bym podał przykład teologa rzymskokatolickiego, no, który niestety został pozbawiony praw do nauczania teologii katolickiej, no, więc nie wiem, czy on jest katolicki, ale w każdym razie podaje się za katolika, Hans King.
prawda? I on powiedział, że jako ksiądz katolicki jest na przykład gotów uznać, że Koran jest autentycznym objawieniem. To jest wyjście naprzeciw islamowi bardzo, bardzo dalekie. Prawda? Do tej pory no, raczej się uważa, że to były jakieś przeżycia Mahometa, prawda? A nie objawienie. Natomiast są już takie głosy po stronie na przykład katolickiej, że to było autentyczne objawienie. Oczywiście powstają problemy, jak te objawienia teraz pogodzić. Prawda? W jakim kierunku ten dialog ma prowadzić? Tak jak daleko mamy dialogować ze sobą? Bo jeżeli rozpoczynam dialog z drugim człowiekiem, to nie rozstrzygam na samym początku, gdzie moja droga się zakończy. To znaczy, ten dialog może mnie tak przekształcić, że w pewnym momencie mogę znaleźć się po drugiej stronie barykady, przyjąć punkt widzenia tego. I tutaj chodzi o pewną otwartość. Z tego tytułu ten dialog, czy te kontakty międzyreligijne, czy w ramach jednej szerszej tradycji wzbudzają tyle kontrowersji i obaw, bo właśnie istnieje to niebezpieczeństwo, że możemy odkryć, że się mylimy, albo że musimy dokonać pewnych wyraźnych korekt. Przez pewien czas mówiłem nawet wprost, że ja bardzo nie lubię tego słowa dialog, bo ono sygnalizuje co innego niż według mnie o co tu naprawdę chodzi. Dialog ma w sobie, jak tak zdroworozsądkowo i słownikowo patrząc na to, ma w sobie ten płaszczyznę szukania konsensusu i budowania pewnego porozumienia na zasadzie ustępstwa, czyli jak ja zrezygnuję z tego, a ty zrezygnujesz z tego, albo jak znajdziemy... Kompromis. Tymczasem w moim rozumieniu i w tym, co ja odczytuję z katolickich, rzymskokatolickich dokumentów na temat dialogu, to nie o to chodzi. Nie chodzi o szukanie kompromisu, nie chodzi o budowanie superstruktury. Chodzi o mniej więcej o sprawę, którą pan profesor tutaj naświetlił, czyli o poznanie innego, zrozumienie czemu on postępuje tak, jak postępuje, co nie zawsze musi się równać z tym, że ja to będę aprobował, bo poznanie może się wiązać z tym, że ja zrozumiem, czemu ten drugi tak robi, ale mimo to nie będę się z tym do końca zgadzał, czyli nie przyjmę tego w tym sensie jako moje, ale będę rozumiał, czemu on postępuje tak, jak postępuje. Dalej, według mnie to ma prowadzić, czy celem tego jest kontaktów z wyznawcami innych religii, jest pogłębienie mojego rozumienia, odczytywania tego, co ja uważam za Boże objawienie i pewnej analizy mojej własnej praktyki, która może mnie doprowadzić do tego, jak pan profesor zasygnalizował, że będę musiał zmodyfikować pewne moje postępowania i czasami może nawet znaleźć się po drugiej stronie zdumiewającej. Ale tego samego oczekuję od tego, od partnera, czy od tych moich rozmówców. W 2008 roku tak, stała się rzecz przełomowa dla dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Muzułmańsko-chrześcijańskiego. Tak jak tu pan profesor mówił o drugim Soborze Watykańskim, który zmienił częściowo stanowisko Kościoła rzymskokatolickiego, tak w 2008 roku grupa ponad 140, jeśli się nie mylę, wybitnych teologów muzułmańskich ogłosiła deklarację o chrześcijaństwie, pełną życzliwości, pełną ciepłych słów wobec chrześcijaństwa pod tytułem Jedno słowo dla nas i dla was, w której zwrócono uwagę na dwa najważniejsze przekazania obecne zarówno w islamie, jak i w chrześcijaństwie, mianowicie przekazanie miłości Boga i bliźniego. Ja bardzo chciałbym, ażeby pan się opowiedział coś na temat tej deklaracji. W 1968 roku Kościół katolicki ogłosił dokument, którym rozpoczął dialog z religiami niechrześcijańskimi. Przede wszystkim z judaizmem i z islamem. Otworzył w ten sposób bramę do tego, żeby móc rozmawiać. Wydawać by się mogło, że ze strony muzułmańskiej nie było żadnego odzewu. Że dopiero w 2008 roku taka deklaracja się pojawiła. Tylko, że
zapis, który został zawarty w tytule tej deklaracji, istniał już od ponad 1400 lat w Koranie. Także muzułmanie czekali po prostu na taki moment, żeby mieć więcej siły do tego, żeby tym wersetem, który zamieścili w tytule, móc nawiązać właśnie dialog i pokazać, że są otwarci na dialog z Kościołem katolickim, w ogóle wyznaniami chrześcijańskimi. Chciałbym pokazać ten element, który jest bardzo kluczowy w tym dialogu i który w zasadzie no, w tym momencie uniemożliwia gdyby pójście dalej. Mianowicie twierdzenie o tym, że Jezus był Bogiem. To twierdzenie jest kluczowym problemem w dialogu między chrześcijaństwem a judaizmem i islamem. Ze strony islamu jest jeszcze ten problem, że takie twierdzenie uważane jest za przejaw no, największej grzeszności, prawda? Jest to politeizm, prawda? W Koranie mamy napisane, że ten, kto przypisuje Bogu jakiś towarzyszy, to znaczy, jeżeli Bogu jedynemu przypisze się towarzysza w postaci syna, popełnia najokropniejszy grzech i w zasadzie bramy nieba są dla niego zamknięte. I to oczywiście nie rozstrzygniemy tego w tym momencie, ale myślę, że zanim przejdziemy do takiego powierzchownego, takiego powiedzmy dialogu opartego na wizytach wzajemnych i spożywaniu jakichś produktów żywnościowych, prawda, to moglibyśmy być świadomi, że za tym się kryje jednak bardzo fundamentalna różnica. Co pan imam by powiedział? Ja powiem tak, że te wezwanie zawsze było aktualne, tylko że w 2008 roku zostało ono podniesione ci teolodzy działali jakby pod parasolem instytucji rządowej królewskiej. To nadało rangę temu dokumentowi i na to w zasadzie czekał Kościół katolicki, żeby to zostało sformułowane na wysokim szczeblu. Ponieważ te zdanie było powielane tu i tam wśród teologów muzułmańskich. Ja teraz nawiążę do muzułmańskiego teologa Ibn Taymii, który w zasadzie w czasach współczesnych jest odsądzany od czci i wiary, jako człowiek, który zainicjował ideologię fundamentalizmu muzułmańskiego. I ten człowiek na kartach jednego ze swoich dzieł dokonał wielkiego ukłonu w stronę chrześcijaństwa. Powiedział, że ja jestem w stanie uznać, że Jezus narodził się z Ojca. Jestem w stanie to uznać i ukłonić się w stronę chrześcijaństwa. Tylko, że ja zrozumiem to jako narodziny duchowe. Ponieważ Jezus przepełniony był duchem Boga. Także takie gesty ze strony teologów muzułmańskich zawsze wychodziły. Ci, którzy byli światli, a obecnie są czasem odsądzani od czci i wiary, tacy teolodzy byli gotowi na to, żeby dokonać gestów w stronę chrześcijaństwa. Takich gestów, które ja myślę tutaj obecni teolodzy by uznali za wyjątkowo szlachetne ze strony islamu i teologów muzułmańskich. Jeżeli ten człowiek w XIV wieku, na przełomie XIV-XV wieku, pisze w swojej książce, że tak, jestem w stanie uznać narodziny Jezusa z ducha. W moim odczytywaniu ma podbudowę koraniczną w tym sensie, że mamy wersety, które mówią o tym, najbliżsi wam są chrześcijanie i Żydzi, prawda? Mhm. Więc to bazuje. Ja chciałbym nawiązać do tego, co pan profesor powiedział o tej kwestii właśnie uznawania Jezusa jako Boga. Ale czy potraktowanie tego jako nieprzeskakiwalnej trudności, która właściwie podkopuje, czy stawia wielki znak zapytania pod tą całą kulinarno-towarzyską sferę, czy to nie prowadzi... Przepraszam, że to... Bardzo ważną sferę. Ja nie, że tak powiedziałem, przepraszam bardzo, to nie żeby ją deprecjonować. To jest bardzo ważna rzecz, która sprawia często, że ludzie się znajdują inne formy, czy nowe formy porozumienia. Przepraszam, że tak zabrzmiało. Ale czy to nie jest podbudowane takim właśnie rozumieniem dialogu, które zakłada, że musimy dojść do konsensusu, który nas wszystkich połączy? Nie.
nas różnią fundamentalne różnice i my ich nie przeskoczymy, bo przestaniemy być sobą, tylko staniemy się kimś zupełnie innym. Na dialog można by spojrzeć z dwóch stron. Można by było spojrzeć z perspektywy, stajemy teraz, żeby wypracować jakieś stanowisko odnośnie Boga i to byłoby, to jest coś, z czym ja się nie mogę zgodzić. Albo druga strona, my wierzymy tak, wy wierzycie tak, spróbujmy się poznać, spróbujmy się zrozumieć, ale nie szukajmy na siłę jakiegoś modelu, jak to z tym Bogiem jest. Nie szukajmy, nie spotykamy się po to. A dlaczego nie? Bo bardzo proste, bo gdybym zakładał dialog w takim kierunku, to musiałbym powiedzieć sam sobie, że tak naprawdę to moje przekonania są nic nie warte. Troszeczkę są nic nie warte. Jeżeli ja spotykam się w dialogu z kimś, to ja zawsze zakładam, że mogłem się mylić przed dialogiem. Natomiast nie wyobrażam sobie dialogowania, czy rozmawiania, czy wychodzenia z kimś z propozycją dialogu z perspektywy naucz mnie czegoś. W tym znaczeniu ja nic nie wiem i teraz ty... W dialogu, myślę, nie chodzi o to, żeby znaleźć mistrza, tylko chodzi o to, żeby się wzajemnie poznać. Jaki będzie rezultat tego dialogu, to już nie wiemy, przynajmniej... Formą dialogu jest dochodzenie do tych różnic teologicznych, czy też podobieństw teologicznych i szukanie na poziomie teologii tego, co być może możemy uznać, że nas nie dzieli, tak? Tak jak było z tym bóstwem Chrystusa, że można zinterpretować bóstwo Chrystusa z punktu widzenia islamu w taki sposób, że ta różnica nie jest tak duża być może, tak? Aby jest tak zupełnie nieprzekraczalna. Dialog prowadzi się właśnie po to, żeby nie oczekiwać po prostu tego, że ktoś jest mistrzem, a ktoś jest po prostu uczniem. Wszyscy jesteśmy uczniami i powinniśmy po prostu puścić wodze dialogu. Oczywiście hierarchia czasem, czy ci, którzy stoją nad nami, autorytety, czy to autorytety, które mamy w Koranie, czy w Świętej Księdze, w Biblii, jakby nas dyscyplinują, prawda? Ale z drugiej strony ten dialog jest potrzebny po to, że jeżeli nawet nie dogadamy się w kwestiach teologicznych, to możemy na przykład dogadać się w kwestiach moralnych. W momencie, kiedy najbardziej gorliwa walka rozgorzała na terenie Hiszpanii, Andaluzji, wtedy, kiedy dwa królestwa, królestwo chrześcijańskie i królestwo muzułmańskie ścierały się ze sobą na przełomie XIV i XV wieku właśnie na tych terenach, powstała taka koncepcja, może taka odchodna koncepcja wśród prawników muzułmańskich, aby znaleźć jakąś podstawę moralną, prawną, etyczną, która pozwoli dogadać się muzułmanom i chrześcijanom i zakończyć wojnę. To, co może nas wszystkich łączyć. I prawnicy muzułmańscy wypracowali 5 takich kategorii czy wartości, pod którymi powinni się podpisać wszyscy ludzie na ziemi, bez względu na wyznanie, i powinni na tej podstawie prowadzić ze sobą dialog. Chodziło tam o ochronę religii, o ochronę zdrowia, o prokreację, o to, żeby dbać o to, żeby człowiek mógł się prokreować tutaj na ziemi, o to, żeby chronić godność każdego człowieka. Oczywiście to były wartości, które wypracowano w średniowieczu. Trudno oczekiwać od tamtych prawników i od tamtych uczonych, teologów, żeby wypracowali tak zaawansowane przepisy, prawa, zasady moralne, jakie wypracowano w XIX i XX wieku, już we współczesności. Ale to był, mi się wydaje, ważny krok ku temu, żeby znaleźć przynajmniej podstawy moralne, które by nas wszystkich łączyły. Wielkie wątpliwości, czy dialog między religiami może istnieć. W moim przekonaniu, z tego, co panowie zaproponowaliście, co zaprezentowaliście, odnosi się wrażenie, że prawdziwy dialog, czyli taki, który jest otwarty
w 100%, że tak to określę, z jednej i z drugiej strony, może doprowadzić do przewartościowania zarówno u jednego dialogującego, bądź u drugiego. Czy nie prosiłbym zamienić słowo, nawet w tej dzisiejszej rozmowie, w trakcie dzisiejszego spotkania, ale być może również tak to traktować jako nie dialog, a raczej jako szacunek do odmienności, szacunek i akceptacja odmienności inaczej myślących, inaczej czujących. I wtedy chyba powiem prosić. Punktem, czy takim wierzchołkiem dialogu postawimy sobie na początek, że oto teraz chcemy wypracować jakieś wspólne stanowisko na siłę, to ten dialog nie będzie teologiczny, tak, ujednolicić Boga, o tak bym to nazwał może, to ten dialog nigdy nie będzie tak do końca szczery, bo ja ciągle będę miał wątpliwości, no, z czego mogę zrezygnować, z czego nie mogę, gdzie. I myślę, że ten dialog jakoś tam funkcjonuje, czasem jest bardziej zaawansowany, czasem mniej, ale już sam fakt, że odkryliśmy stanowisko, w którym się nie zgadzamy, też jest jakimś plusem. Dlatego mam te zastrzeżenie do pojęcia dialog, bo ono intuicyjnie zakłada, że musimy się dogadać. Nie, to nie chodzi o to gadanie się w sensie znalezienia konsensusu, tylko chodzi o zrozumienie się przy zachowaniu różnic. I zwróćcie Państwo uwagę, tak mi się przynajmniej wydaje, że my często patrzymy, przynajmniej może współcześnie, na siebie jako antagonistyczne bloki. Czyli ci inni są zdecydowanie inni, teologie się różnią zdecydowanie, że nie porozumiemy się. Ale czy rzeczywiście, biorąc pod uwagę kwestie teologiczne, w koncepcji Boga się nie tej głównej nie porozumiemy się z islamem przy podkreślaniu przez islam tego ścisłego monoteizmu, gdzie chrześcijanie mówią o trynitarności. Tu się, jeśli będziemy się poruszali w tej płaszczyźnie, to jest bezkolizyjna autostrada. To nie ma połączeń. Ale jeśli się weźmie sprawę od innej strony i zacznie się mówić na przykład o tym, jak zwykli ludzie określają Boga, jak się do Niego zwracają, to może się raptem okazać, że pojęcia, które są używane przez tych obcych, tych, z którymi się niby nie możemy porozumieć, są akceptowalne. Ja to kiedyś z studentami rozmawiałem na takiej zasadzie, że jak patrzymy na, to, na materiał położony w ten sposób, to jest podszewka i wierzchnia warstwa, albo odwrotnie, zależy. Ale jak to wywrócimy na drugą stronę, to może się okazać, że sploty idą dużo głębiej, niż my się spodziewamy, patrząc tylko na to, co jest na zewnątrz. Tutaj zarówno ksiądz Tomasz, jak i ksiądz Stanisław, jak gdyby, no, nie chcą zrobić tego kroku do przodu, prawda? Mówią, że możemy się zrozumieć, ale nie zmieniamy naszej doktryny. Ja bym chciał się odwołać do zjawisk religijnych, jakie występują dzisiaj na zachodzie Europy. Mówi się o istnieniu niewidzialnej religii. Na czym ona polega? Polega ona na tym, że ludzie nie chodzą na nabożeństwa, kościoły są puste, natomiast ludzie nie przestają być religijni. Są nadal religijni. Ale w jaki sposób? W sposób synkretyczny. Co to znaczy? To znaczy, że poszczególna jednostka bierze z różnych religii to, co jej odpowiada. Czyli do czego zmierzam? Że kościoły z całym szacunkiem chcą zamrozić poglądy, chcą zamrozić doktryny. Natomiast jeżeli człowiek się wyzwoli z instytucji, to dialog, przyjmowanie obcych poglądów nie jest wielkim problemem. To jest fakt socjologiczny. Ale też można mówić, że kościoły chcą zachować swoją tożsamość. Religie się zmieniały, tak? I wpływały na siebie nawzajem. Żadna religia nie jest samotną wyspą, tak? Jak powiedział kiedyś bardzo mądry człowiek. Brałem udział kiedyś w takim spotkaniu JCM w Bendorf w Niemczech. To było spotkanie chrześcijan, Żydów i muzułmanów, tak, dobranych na zasadzie parytetu, i zaobserwowałem bardzo ciekawe zjawisko. Kiedy przemawiał muzułmanin, odnosząc się do jakiegoś tematu, w pewnym momencie tam część sali lewa czy coś nagle się tak śmiała, ewentualnie rozglądała po sobie. Okazało się, że on wypowiadał pewną prawdę, którą dana religia uważała za swoją. Tak? Za jakiś czas druga część sali też zaczęła się śmiać. Przecież to my tak twierdzimy, tak? Więc tych podobieństw jest bardzo dużo. Nigdzie na przykład, chyba wcześniej, tak bardzo nie odczuwałem Bożej obecności, jak podczas wizyty w synagodze, jako chrześcijanin. Tak? Ja, jako teolog natomiast, chciałbym troszeczkę takie votum separatum tutaj ogłosić, mianowicie
wyobrażam sobie zmianę dogmatu. Dogmat też, jak mi się wydaje, ewoluuje. Wyobrażam sobie jako teolog chrześcijański dyskusje na temat Trójcy. Tak? Dyskusje były i wydaje mi się, powinny być prowadzone. Wyobrażam sobie dyskusje na temat tego, co to znaczy inkarnacja. Również prowadzone właśnie, czy inspirowane wypowiedziami, czy to islamu, czy judaizmu. Pamiętajmy, kochani, o tym, kto z nas kim jest, prawda? Czy jest zwykłym obywatelem, prawda? Czy jest duchownym, czy jest profesorem. To jest człowiek. A zazwyczaj prawdą jest, nie ma co się łudzić, że nasza natura jest, prawda, niestety słaba. My próbujemy, staramy się, ale często w historii ludzkości i po dzień dzisiejszy problemem jest zasadnicza pycha. To jest, prawda, co dzieliło, dzieli i będzie dzielić. Pokąd mówimy o sprawach wyższych, prawda, to trzeba spojrzeć na podwórek, na każdego siebie, prawda, na swoje. To jest najważniejsze, mi się wydaje. Ja dopuszczam taką możliwość, że w wyniku kontaktów międzyreligijnych pewne rozumienia, pewne doktryny, pewne praktyki się zmieniają. Się zmienią i one się zmieniają. Tak jak Mauro powiedział szanowni współrozmówcy powiedzieli, następuje ewolucja. Rozumienie dogmatów się zmienia. Mówimy, że dogmaty są niezmienne. Jak się patrzy historycznie na to, czasami człowiek ma wątpliwości. Prawda? Teologicznie to się wyjaśnia, że rozumienie się zmienia, ale jak człowiek porównuje jeden z drugim, to one czasami się rozchodzą dosyć znacząco. Więc ja zakładam, że ta możliwość zmiany jest. Ale zgadzam się z księdzem Tomaszem, że założenie, podejście do tych kontaktów z takim założeniem, że teraz zbudujemy, dojdziemy do wspólnego punktu, może narobić więcej szkód niż pożytku. Ten wspólny punkt z mojego punktu widzenia nie jest wykluczony. Możemy do tego punktu dojść, ale to jest jedna z możliwości. Gdzie my skończymy, to my nie wiemy. I tu według mnie jest też spory, że to jest przyczyną sporego oporu ze strony wielu środowisk po stronie rzymskokatolickiej, żeby w ten dialog nie wchodzić, bo my wchodzimy w nieoznaczony teren. My nie wiemy, gdzie skończymy i to wielu ludzi przeraża. Wielu ludzi woli, żeby iść utartymi drogami, żeby widzieli, tu jest granica, jak tu postąpię, to złamię nogę. Więc tam nie iść. Ale wchodzimy w nieoznaczony teren i możemy połamać nogi, ale możemy nie. Skoro mówimy o dialogu międzyreligijnym, ja zakładam, że to chodzi o ludzi, którzy się uważają za religijnych, czyli żyją w pewnym poddaniu Bogu, zawierzeniu Bogu. Bo jeżeli ja podchodzę do dialogu z osobą, która należy do innej religii, dialogu o Bogu, mówieniu o Bogu, to ja mówię mu, w co wierzę, a nie mówię mu, w co możemy wspólnie wierzyć. I ja tak postrzegam ten dialog. I oczekuję też, że ten, który ze mną będzie chciał rozmawiać, też mi powie, w co wierzy. Ale po co, skoro ty już znasz prawdę? Bo gdybym uważał, że... straciłbym szacunek do siebie samego, gdybym nie uważał, że mam prawdę. Ja cały czas uważam, że moje poznanie jest takie, a takie. Ja nie zakładam, że ono jest jedyne słuszne, że to jest cała prawda. Ale na dzień dzisiejszy, na ten stan, na dzisiaj, tak wierzę i tak uważam, że taki jest Bóg. Więc gdybym teraz zaczął rozmawiać z kimś, kto Boga przedstawia inaczej, to ja nie byłbym szczery w tym, co mówię. Nie byłbym szczery, mówiąc, w zasadzie to nie ma znaczenia, że Bóg mnie usprawiedliwił z łaski za darmo. Bo sam siebie zaparł, bo bym sam, wchodząc do tego dialogu, musiał powiedzieć, że to nie ja wchodzę, to wchodzi jakiś tam ktoś inny, który uważa, że nie uważa tak, jak uważa. Ale jeżeli rozumiem dobrze, to jakby wchodzimy do dialogu jako my, tak? No z naszą tożsamością, z naszą wiarą, tak? Natomiast czy zakładamy, bo rozumiem, że jakby tutaj jest ta kwestia, tak? Czy zakładamy, że nie wiemy, dokąd nas ten dialog doprowadzi? Ten dialog nie ma końca. Tak. Nie możemy powiedzieć, że wchodzimy z własną tożsamością, bo to jest absurdalne stwierdzenie. Dlatego, że nasza tożsamość polega na tym, że my uważamy, że my mamy całą prawdę. Ja chciałem jedną rzecz zwrócić uwagę. Tutaj islam i chrześcijaństwo ma wielkie pole do ukazania pewnych perspektyw dialogu. Zauważmy, islam i chrześcijaństwo głosi, że wszyscy ludzie są równi. Islam i chrześcijaństwo głosi, że Bóg jest sprawiedliwy.
Islam i chrześcijaństwo głosi, że Bóg się objawia, czyli Bóg przekazuje prawdę ludziom. I teraz, jeżeli weźmiemy te twierdzenia, powinniśmy dojść do wniosku, że prawda jest w każdej religii w tym samym stopniu, w tej samej porcji. Bo jeżeli powiemy, że my mamy całą prawdę, a ktoś ma mniej prawdy, przyczyny sprawiedliwości Boga. Jeżeli jest sprawiedliwy, to musi nam dać tyle samo prawdy, co członkowi innej religii.